Cieszyłem się, ale myślę, że nie była to radość ostentacyjna, raczej starałem się stanowić przez szacunek dla tego zespołu i dla tych chłopaków, z którymi miałem przyjemność grać, także teraz jestem w barwach Śląska i robię wszystko, żeby ta drużyna wygrywała i zwycięstwo mnie rzeszy, ale tak jak powiedziałem, no mam sentyment do tej drużyny i będę trzymał dalej za Podbeskidzie kciuki. Znaczy myślę, że obraz nie był do końca inny, tylko że sytuacje, które sobie stworzyliśmy, byliśmy w stanie wykorzystać, aczkolwiek w pierwszej połowie również mieliśmy sytuację, gdzie nie dało się tego, że tak powiem, zamienić na bramki. No i faktycznie, gdyby przeciwnik strzelił, mogłoby być podobnie jak w poprzednim meczu, ale na szczęście odwróciliśmy losy spotkania na swoją korzyść i nie pozwoliliśmy sobie już na takie błędy, jakie się przydarzały wcześniej i zasłużenie wygraliśmy. Ja nie odbieram tego w kategoriach serii, po prostu mieliśmy kilka potknięć, tak naprawdę graliśmy dobre spotkania, w dwóch meczach z trzech prowadziliśmy, wynik był korzystny na początku, no nie udawało się dowieść po prostu tego, także nie wyglądało to jakoś dramatycznie, no, a dzisiaj pokazaliśmy, że jesteśmy silnym zespołem i że przełamaliśmy w końcu te porażki, także miejmy nadzieję, że dalej będziemy grali swoje i będziemy wygrywać.